Radny Kamil Lauryn, poruszony konsekwencjami, jakie mogą dotknąć 15-letniego chłopaka, który zniszczył bombkę zdjętą z miejskiej choinki, nawołuje na Facebooku do udziału w solidarnościowej akcji zawieszania ozdób na drzewku stojącym u zbiegu ulic Sejneńskiej i Noniewicza. Tymczasem wiele wskazuje na to, że sąd rodzinny nie znajdzie podstaw do wszczęcia postępowania w tej sprawie. Kilka dni temu informowaliśmy, że operator miejskiego monitoringu zauważył młodzieńca, który zdjął bombkę z bożonarodzeniowego drzewka miejskiego, po czym ją rozbił. Przybyły na miejsce patrol policji ustalił i zatrzymał sprawcę, a w następnej kolejności przekazał go pod opiekę rodzicom. Ale na tym sprawa się nie zakończyła. Jak poinformowała policja, sprawa popełnionego przez chłopaka wykroczenia, opisanego w artykule 124 Kodeksu Wykroczeń, trafiła zgodnie z procedurą do sądu rodzinnego. I to ten fakt sprawił, że suwalska społeczność podzieliła się na dwa dyskutujące ze sobą obozy. Jedni uważają, że tak nieprzemyślane zachowania winny być karane choćby pracami społecznymi, inni natomiast uznają, że szkody w mieniu spowodowane przez chłopca są znikome i kierowanie sprawy do sądu to gruba przesada. Jak wyjaśniła nam rzecznik prasowa suwalskiej policji, funkcjonariusze na mocy przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich zobligowani byli do przekazania sprawy do sądu rodzinnego. Ta jednak potoczy się przed sądem tylko wówczas, gdy pokrzywdzony złoży żądanie ścigania sprawcy. W tym przypadku prawo takie przysługuje zarządowi dróg i zieleni lub miastu Suwałki. Wczoraj z kierownikiem rozmawiałem, doszliśmy do wniosku wspólnie, że tu ściganie kogokolwiek za taką rzecz, jaka tam miała miejsce, no nie ma po prostu sensu kompletnie. No takie jest nasze zdanie. Myśmy tego wniosku nie pisali. Miasto Suwałki również nie, poinformował nas wczoraj Kamil Sznel. Faktem jest, że z zaistniałej sytuacji chłopak powinien wyciągnąć wnioski na przyszłość. Szczególnie, że w komentarzach pod facebookowym wpisem radnego społeczny sąd nad nastolatkiem i bombką za 7 zł już się odbył.